dobry, z tej strony Marcin, witam Was na kanale Chapel Fishing. Dzisiaj spinnik na swojej domowej wodzie. Plan oczywiście okoń, ale tak najbardziej to chodzi o to, żeby sprawdzić dzisiaj, co uda się połowić na właśnie te przynęty. Dzisiaj będę używał najczęściej właśnie przynęty przypominające raka. Zobaczymy, czy drapieżniki polubią te przynęty. W tamtym roku udało się złowić i szczupaki, i okonie na te przynęty. Sprawdzimy, jak w tym roku będą reagować na te super przynęty. Więc zaczynamy. Miłego oglądania. Szczupaczek mały przy ściąganiu. I git. I jest kolejny na raczka szczupaczek. Nieduży. Perusek. Taki szczupaczek. No to łowimy na raczki. Szczupaczki. Koń na raczka. Myślałem, że szczupak pukał kilka razy. Nie mogłem wciąć, wreszcie wciąłem. Cały rak połknięty. Oj, 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 jakie masz szczęki, dobra. Szukamy obciążek. No je, już. Udało się wyjąć. Musimy poprawić raka. Po drugiego założyć, bo... Dobra. Próbujemy dalej. Thank you.
może mniejszy raczek w ruch. Zobaczymy. Może na mniejsze będą reagować. Kolejny szczupaczek, teraz mały. O, jaki skakun. O, super, wypił się. O, taki szczurek. A przynęta. Oczywiście. Crazy Flapper od Kajtecha. Już trzy szczupaki, trzy okonie. I kusimy dalej. Jest. No, już ciut ciekawszy stupak. A nie, to jest piękny okoń. Piękny okoń. Super. Crazy Flapper dzisiaj jest super skuteczny na szczupaki i okonie. Piękny okoń. Wypuszczamy. Próbujemy dalej. Piękne uderzenie. Lekkie podbicie przynęty. Mało nisko. No, nie wiem, czy coś nie było. Było roślinność. Tak, jakaś roślinność. Prowadzimy powoli. Podwójne podbicie lub pojedyncze. Wtedy najbardziej jest skuteczna. Niech wolne podbicie przy dnie. Podbicia i opad. Jest. O, puścił.
Ajajaj, był. Jest. Jest, kolejny. Kolejny. To jest szczupak. Szczupaki i okonie biorą. W jednym miejscu. Wypiął się dobrze. Nie był duży. O, już stracił rączkę raczek. Naprawdę fajnie odpaliły teraz ryby. O. Kurde, był. Ale żerowanie dzisiaj ryb. Pogoda pochmurna, idealna na drapieżnika. Coś z badylka wyskoczyło, bo było uderzenie. Teraz założymy inny kolor, uzbrojony w czaburaszkę. Bo również mam uzbrojone w taką główkę, tak zwany szpon. Bardzo fajne główki, fajnie się przynęta ustawia na dnie. Idealne jest do raczków. Zobaczymy inny kolor, czy też skuteczny. Kolejny okoń. Cały raczek połknięty. Zobaczcie. Oddawaj. Cały rak. Okoń już taki fajny, sportowy. A crazy flapper. Cały czas skuteczny. Na szczupaki. Na okonie. Brania są bardzo mocne. Zdecydowane, bo przynęta jak na okonia to jest większa. Okoń wtedy jak już jest zainteresowany, to naprawdę mocno uderza w tą przynętę. Dobra raczka. Każdy raczek jest połknięty. Thank you.
Nie chcę oddać. O. Dobra, jesteś cały zdrów. Gorzej z moim raczkiem. Dobra, próbujemy dalej. Było kilka tu okoni, bo kilka pobić było. Brania ucichły, aktywność ryb zmalała do zera, nie mam już kontaktów, powoli będziemy kończyć. Jaką wędkę dzisiaj użyłem do uwienia na raczki? Dwumetrowy kijek do 10 gram. Taka mocniejsza okoniówka, bo i przynęty większe. Uzbrojone na 5 gramach przeważnie. Ta wędka służyła mi właśnie do łowienia na raczki, do łowienia okoni i szczupaków. Jest jakaś ryba, pewnie szczupak. Pięknie się wypiął. Oj, oj. Kolejna ryba. A to fajny okoń. Pyk. No nie, oddawaj tą gumkę. Oddawaj gumkę.
to dalej próbujemy. Powoli będziemy już kończyć. Raczki okazały się znowu skuteczne i na szczupaki, i na okonie. Ja jeszcze chwilę porzucam i kończę. Dzięki za oglądanie i do następnej relacji. Cześć!